Witam. Witam Was serdecznie, moi drodzy. To tutaj zobaczcie, trafiają i zwożone są odpady z ferm drobiu przemysłowego, które następnie trafiają na pola i to jest bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, co tutaj można znaleźć. Pozostałości, moi drodzy, z kurników. Zobaczcie, plastiki, które, moi drodzy, następnie trafią na pola. To samo się dzieje w tej chwili. Kto odbiera odpady osadowe z Mysłakowic, moi drodzy. Odpady osadowe z Mysłakowic, moi drodzy, nigdy nie powinny trafiać na pola. Dlaczego? Mamy do czynienia po pierwsze z przenoszeniem wektora pozostałości takich środków chemicznych, moi drodzy, z gospodarstw, jak domestosy, hormony wzrostu, mamy hormony z tabletek, moi drodzy, które używają kobiety. To wszystko, moi drodzy, jest wywożone na pola. To sprzedawane jest rolnikom, rolnicy to następnie, moi drodzy, zaorają, a wy później konsumujecie to w pszenicy. Tak wygląda rzeczywistość dzisiaj państwa polskiego, a w szczególności, moi drodzy, w produkcji. W produkcji. Odpowiedzmy sobie, co się dzieje. To właśnie, moi drodzy, dzięki takiej produkcji, która została opisana w raportach Najwyższej Izby Kontroli. Przeczytajcie raportniku na temat pozostałości antybiotyków, moi drodzy, w produkcji zwierzęcej, fermy przemysłowe, raportniku z 8 marca 2018 roku. Najwięcej, moi drodzy, antybiotyków zawiera indyk, najbardziej faszerowane mięso. Później następnie w tych pomiotach kurzych, jak i zarówno w tych odpadach osadowych, które są z oczyszczalni miejskich, to wszystko jest wywożone na pola rolników. To wszystko z wodą spływa do rowów melioracji szczegółowej, później do wód, do rzek i my to wszystko pijemy. Patologia goni patologię, moi drodzy. O tym wszyscy wiemy, o tym wie Ministerstwo Rolnictwa, wie, moi drodzy, Ministerstwo Ochrony Środowiska. Patologia, zrzuty do wody, moi drodzy, gówien, nadmierne ilości budowy hoteli. To przykład, moi drodzy, tutaj okolic Karpacza, okolic, moi drodzy, Jeleniej Góry. Gówna pływają w wodzie, w rzekach, wydawanie, moi drodzy, budowy na tak zwane hotele, które niszczą po pierwsze krajobraz, niszczą środowisko i niszczy, moi drodzy, to wszystko zdrowie. Kasa przysłoniła mózgi ludziom, ludzie nie zwracają uwagi na to, co się dzieje. Przyjeżdżacie, no leży jakaś kupa, ale, moi drodzy, jadąc na Lwówek, po prawej stronie, zobaczcie, ile do rolników zwożonych jest osadów z oczyszczalni miejskich. Sprzedawane to jest, moi drodzy, jako nawóz. To nie ma nic wspólnego z nawozem. Tam znajdziecie pozostałości domestosu, tabletki antykoncepcyjne, hormonalne, które trafiają, moi drodzy, z moczu, który kobiety, moi drodzy, wydalają. Glifosat, który nie jest badany. Żadna oczyszczalnia miejska, moi drodzy, nie bada pozostałości glifosatu. To jest patologia. W tych osadach puściekowych, moi drodzy, można znaleźć pampersy, można znaleźć pozostałości, moi drodzy, podpasek. Wszystko. To wszystko idzie w pole. To jest później zaorane, przeorane na polu przez rolników, a następnie na tym rośnie pszenica, gryka, różne zasiewy są robione. I dzisiaj, moi drodzy, Polska, piękne polskie rolnictwo. Gdyby nie GMO, moi drodzy, nie trzeba byłoby stosować glifosatów. Tylko, moi drodzy, jak ja jestem na Komisji Sejmowej Rolnictwa i na Komisji Sejmowej Rolnictwa opinie i oparcie uzgodnień jest w oparciu o ekspertów z Ameryki, a Polska nie ma, moi drodzy, ekspertów. Znaczy mamy ekspertów, ale ekspertów mamy tak naprawdę, którzy siedzą w garnuszkach korporacyjnych. Jeżeli korporacje omamiły, moi drodzy, to wszystko, to stosunek normalnego rolnictwa, produkcji naturalnej jest 3% w stosunku do tej onkologicznej produkcji rolnej. Bo nie nazywajmy konwencji, że jest to rolnictwo. To jest tak zwane rolnictwo onkologiczne. To nie ma nic wspólnego, moi drodzy, z produkcją jakiejkolwiek żywności, już na etapie produkcji od pola do stołu, a jeszcze w tym systemie przetwórstwa rolno-spożywczego dodanie jeszcze 228 milionów kilogramów, moi drodzy, związków chemicznych, a w tej liście E nie znajdujemy, moi drodzy, glifosatu, to prokuratura się chyba powinna zastanowić, a skąd w organizmach ludzi i dzieci, moi drodzy, ta substancja trująca. Już nie wspomnę, moi drodzy, co się jeszcze zwozi w tych zbożach z Ukrainy. Tragedia, teraz te spirytusy, zniszczone polskie rolnictwo. Ludzie, zacznijcie się zastanawiać, co wyjecie, bo naprawdę nowotwory nie będą omijać, a nie biorą się z powietrza. Wmawianie nam, moi drodzy, że choroby nowotworowe to choroby XXI wieku. Nie, to choroby psychiczne, moi drodzy, parlamentarzystów, polityków, tych, którzy wmawiają wam w programach na temat zdrowej żywności, że to jest zdrowa żywność, nie mając pojęcia w ogóle o zdrowej żywności, pokazując wam programy żarcia pudełkowego z plastiku albo ze styropianu, albo, moi drodzy, pokazują wam zawijaną kaszankę albo żywność w aluminium, która następnie trafia na grilla. I tutaj pani Bosacka piękny program pokazała. Moi drodzy, azotyny, azotany i azotyn sodu w wyniku podgrzewania przechodzą w rakotwórcze nitrozaminy. Stąd są nowotwory żołądka, stąd nowotwory, moi drodzy, jelita grubego, stąd też nowotwory płuc. O tym się nie mówi. To choroba całego organizmu, ale to choroba produkcji rolnej i systemu przetwórstwa rolno-spożywczego od pola do stołu. Moi drodzy, takie coś nie powinno trafiać. Kurniki. Te kurniki przemysłowe, te hodowle trzody chlewnej w Polsce, moi drodzy, to już Andrzej Lepper uprzedzał i mówił, jakie będą skutki środowiskowe i zdrowotne dla ludzi i nikt tego nie robił. Moi drodzy, Sąd Rejonowy w Warszawie, a w szczególności w uzasadnieniu, uniewinniając mnie od zarzutów, powoływał się właśnie na dokumenty urzędowe, czyli najważniejsze dokumenty w państwie, raporty Najwyższej Izby Kontroli. I cóż się dzieje, moi drodzy, po takim raporcie Najwyższej Izby Kontroli? A przecież czytamy: antybiotyki w hodowli zwierząt, warzywa i owoce, pozostałości pestycydów. To Polska, moi drodzy, to nie są później, następnie substancje w żywności bez kontroli. Następny raport, na który powołała się pani sędzia, w tym to podsumowanie jakości najgorszej żywności w Europie. Moi drodzy, ale też odpowiedzmy sobie, bo trzeba też pokazać tą patologię systemu przetwórstwa rolno-spożywczego, że większość produktów spożywczych na terenie Polski wytworzona jest, moi drodzy, z surowców zagranicznych rolników i tutaj, moi drodzy, jesteśmy truci. Czemu ja nie pozwę, a czemu ty nie pozwiesz tej firmy? Dlaczego Bustowski ma cały czas sam walczyć i pytacie się, dlaczego Bustowski nie pozwie, dlaczego nie ten? Przecież ta wojna nie jest tylko wojną Bustowskiego, moi drodzy. Ten wygrany proces to jest wygrany proces wszystkich ludzi, a w szczególności dzieci, które są na oddziałach onkologicznych. Ale dlaczego wy nie walczycie? Dlaczego nie ma tych środowisk, moi drodzy, ekologicznych, tak się to nazywa, ekologiczne? Pokażcie mi te stowarzyszenia ekologiczne, które przyłączyły się do procesu bustowskiego i walczyły tak, jak to walczy Bustowski, jeżdżąc po całej Polsce, a 29 maja ma problem znowu, moi drodzy, sądowy z Animeksem w Jeleniej Górze, sprawa cywilna. Ile przyjeżdża tych organizacji, tych ekologicznych na te procesy? No nie ma ich. To o jakiej wy ekologii mówicie? O jakim podejściu, o jakim rolnictwie, moi drodzy, o jakim systemie przetwórstwa rolno-spożywczego? Zajadacie się truciznami i przyjdzie taki dzień, że w Polsce ludzie będą się bali wziąć cokolwiek do ust. Pozdrawiam was serdecznie, życzę miłej majówki i, moi drodzy, zanim coś rzucicie na grilla, wy się zastanówcie, co wy jecie. Bo na pewno to, co kupicie z marketu i wrzucicie na grilla, to rakotwórcza nitrozamina. Amen w pacierzu. I później się nie dziwcie, no tak, na pewno trzeba coś na wątróbkę, od razu sobie do tego jeszcze kupić i stoperan, bo jak przegoni, moi drodzy, to będzie no kanion z dupy leciał po konsumpcji czegoś takiego. No ja się pytam, gdzie te organizacje, które tak naprawdę walczą z nowotworami, gdzie te organizacje, moi drodzy, ekologiczne, które powinny się przyłączać do walki o zdrowie. Moi drodzy, takie coś, co tutaj widzimy, nie powinno trafiać na pola z ferm przemysłowych, moi drodzy, drobiu, ani te osady pościekowe też z oczyszczalni nie powinny być wywożone na pola. Wszystko u nas można. W naszym kraju można wszystko, dlatego że ludzie nie buntują się, ludzie nie mówią, ludzie nie stawiają się, bo się boją własnego cienia. Pozdrawiam serdecznie.